kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze, no i że jesteście gotowi na kolejny odcinek z cyklu W szufladzie make-upoholiczki. Oczywiście mowa o mnie i o moich szufladach. Dzisiaj na tapetę idzie coś, na co wielu z was czeka od samego początku, czyli kolejne moje wariactwo, a mianowicie cienie. Cienie i podkłady to są te kosmetyki, których mam najwięcej, bo najbardziej je kocham i kolekcjonuję pełną parą, tak więc cieni u mnie jest naprawdę cała masa. Mam nadzieję, że się nie przerazicie i będziecie wyrozumiali. No cóż, każdy ma jakieś zboczenie. Osoby, które są tutaj po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji po to, żeby nie przegapić żadnego mojego filmiku. Pamiętajcie też, żeby zaznaczyć dzwoneczek, wtedy przychodzą wam powiadomienia o tym, że dodałam nowy film. Jeśli tego nie zaznaczycie, no to jakiś mój filmik może wam umknąć, pomimo tego, że subskrybujecie mój kanał. Tak więc pamiętajcie, żeby też nacisnąć dzwoneczek. Dobra, nie przedłużam, przechodzimy do kolekcji. Ta komoda to jest najważniejsze miejsce, w którym trzymam wszystkie cienie, to znaczy nie wszystkie, ale właśnie większość cieni, na pewno palety z cieniami wszystkie znajdują się tutaj w tej komodzie. I teraz tak, od góry trzy komody to są rzeczy, które są oryginalne, natomiast tutaj na samym dole te dwie komody z kolei to są rzeczy, które mam z AliExpress, czyli po prostu podróbki innych znanych marek. Dobra, zacznijmy od góry. Tutaj w tej pierwszej, jak widzicie, są wszystkie palety od Urban Decay. Nie ma tutaj nic innego, tylko i wyłącznie Urban Decay, dlatego, bo ja mam fioła na punkcie tej firmy. Uwielbiam ich cienie, uważam, że są świetne i poza tym, no co tutaj dużo mówić, kolekcjonuję wszystko, co się da, po prostu. Tak więc po kolei, tutaj jest Naked Ultimate Basic. Niektóre właśnie rzeczy mam jeszcze w pudełkach, nie wiem dlaczego. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, szczerze mówiąc. Czasem wyrzucam, czasem nie wyrzucam. Tutaj właśnie to jest ta paletka Ultimate Basic. Dalej, kolejna piękna paleta w takim atłasowym opakowaniu, no bo po prostu jest ekstra. Zobaczcie, jak wygląda. To jest opakowanie. Czyż nie jest urocze? Po prostu jest mega. Przepiękne. Ogólnie palety od Urban Decay są naprawdę przepięknie opakowane. Te opakowania są bajkowe. Zresztą widzicie, jakie są kolorowe. Tutaj oczywiście mam wszystkie jedynkę, dwójkę, trójkę. Moondust. Przepiękna też paleta. To jest najnowsza paleta właśnie od Disneya, Alice in Wonderland, czyli Alicja w Krainie Czarów. Świetna paleta, zobaczcie, jak pięknie wygląda. No przepiękna, no zobaczcie. Bajkowa, naprawdę bajkowa, mega. Natomiast cienie wyglądają tak. Och, ciężko mi jedną dłonią, muszę trzymać kamerę. A! No chodź! Ach, dobra, udało się. Tak wyglądają cienie. Dalej mamy Spectrum. To jest ta paleta, która mówiłam wam, że jest najsłabsza z tych wszystkich palet od Urban Decay. Tu też jest świetna paleta podświetlana z lampkami. No super, super są te palety. Dalej kolejna, zobaczcie, też świetna. Tutaj w ogóle jest iPod do słuchania. Można sobie go podłączyć do komputera. No boskie. Smoked. Dalej Electric. To jest ta taka bardzo kolorowa paleta. Dalej paleta powstała we współpracy z Gwen Stefani. Vol 2. Dalej, to jest ta stara Alicja w Krainie Czarów, już ją też w ulubieńcach pokazywałam wam, kto jeszcze nie widział, to wam podlinkuję, świetna też paleta, no i tutaj jeszcze jedna, zobaczcie, no po prostu rewelacja. Cienie prezentują się tak, bardzo dobra pigmentacja, kocham te cienie. Dalej, kolejna szuflada, druga, tutaj mam... No już mieszane, to już jest wszystko w tej szufladzie. Dobra, po kolei szybko. Tutaj mam ingloty. Paletki, które sama sobie stworzyłam. Tutaj mam Revolution Ultra Eyeshadows. Dalej tutaj też jest Revolution. I Love Makeup. Inglot. To jest ta paleta, wiecie, z kolekcji Hot Spice? Nie, nie pamiętam. What's a Spice? Wiecie, o którą chodzi. Tą, która była teraz w zimie bardzo popularna. Dalej. Morphe palety. To są palety oryginalne, które mam. 35N. Tutaj jest 35OS.
I jeszcze jedną mam 35B. Teraz mam Revolution, tą dużą paletę. Dalej mam Zoeve, mam trzy paletki oryginalne. Dalej Go Nude z Vibo. Tutaj jest paleta, którą sama sobie stworzyłam. W środku mam ingloty, a te mniejsze to są Make Up Geek. Kolejna paleta to też jest paleta, gdzie mam przełożone z inglota cienie. Tu jest Victoria Jackson i to jest, powiem Wam szczerze, najstarsza paleta, którą mam. Trzymam ją już tylko i wyłącznie ze względów sentymentalnych, bo no już nie maluję oczywiście tą paletą, ale to jest moja pierwsza paleta, którą kupiłam właśnie zaczynając makijaż, robić taki już bardziej profesjonalny. Już to było naprawdę chyba z 10 lat temu i dalej mam tą paletę, bo no po prostu z sentymentu. Tutaj mam jeszcze paletkę, która jest rozwalona i próbuję, no właśnie tutaj mam jakieś resztki cieni, muszę sobie kupić nową paletę, żeby przełożyć. Tutaj cienie BH Cosmetics, jeszcze szczerze mówiąc za bardzo nie testowałam tej palety. Mam ją już jakiś czas, muszę w końcu ją przetestować. MAC paletka z ciepłymi, naturalnymi odcieniami. Dalej mam Kreolan. Tutaj jeszcze jest jedna z Kreolan. W zasadzie mam dwie właśnie. Vibo paletka. No i jeszcze tutaj mam paletę, którą sama sobie zrobiłam. No i jeszcze jedna paletka, też sobie poprzekładałam. Po prostu testery, które miałam ze sklepu, które dostałam. Przełożyłam sobie je do takiej dużej palety i też tutaj właśnie mam. Tutaj są Bourjois cienie, tutaj Maybelline chyba. Tak, Maybelline. A tutaj mam Collection, tu jest chyba Rimmel, o ile dobrze pamiętam. Dobra, idziemy dalej. Ok, teraz trzecia szuflada. W trzeciej szufladzie jeszcze mam, że tak powiem, niezapełnione do końca miejsce. Jeszcze coś tutaj jeszcze mogę upchać, ale już się powoli to miejsce kończy. Więc tutaj mam tylko opaski, natomiast tutaj mam resztę jeszcze. Więc tak, tutaj mam rozświetlacze i inne tam paletki. Tym się nie, dzisiaj nie zajmujemy. Natomiast tutaj mam resztę palet od Urban Decay. O, jest masakra, ja tych chyba mam wszystkie możliwe w zasadzie z Urban Decay. Violet Voss, czekajcie, jak to mam Wam pokazać. Okej, okay, zacznijmy od tej tutaj. Tutaj w tej komodzie są tylko i wyłącznie palety Vice od Urban Decay. Czyli to jest Vice 1, to jest Vice 2, tutaj jest 3, zaraz Wam pokażę jak wygląda, bo to jest pokrowiec. Paletka sama wygląda tak, to jest 3. Tutaj znów widzicie w takim fajnym pokrowcu, to jest chyba 4, albo nie, albo na odwrót, tamta była 4, a to jest 3, nie wiem, już się pogubiłam. Paleta wygląda tak, no musicie przyznać, że naprawdę te opakowania no po prostu są tak pomysłowe, no mega są. No i tu jeszcze jest edycja limitowana, też właśnie Vice. Muszę sobie kupić, jeszcze jedna chyba została tylko i będę mieć całą kolekcję. No i tu jeszcze mamy Violet Voss. Uwielbiam te palety, wiecie zresztą o tym. Muszę sobie jeszcze kupić jedną i będę też mieć cały komplet. No i tu już są rozświetlacze i inne rzeczy, więc to nas nie interesuje. No i ostatnia, czwarta, teraz z oryginalnymi oczywiście. No i tutaj już jest, widzicie, miszmasz, bo mam tutaj jakieś takie, wiecie, podręczne rzeczy, strugaczki, jakieś do aplikacji błyszczyków na usta, jakieś takie różne głupoty. No i tutaj mamy jeszcze resztę właśnie takie małe. Tutaj mam wszystkie małe palety z cieniami. I teraz tak, nie wiem od czego zacząć. Zacznijmy od tych tutaj. Tutaj, tu są palety Pacifica. Dalej, The Nudes od Maybelline, jedna, druga i trzecia. Średnie są te palety, powiem szczerze. Tutaj mam starą paletę od MAC-a. Świetne cienie, no po prostu bajkowe. Często z nich, zresztą zobaczcie jakie zużycie. Naprawdę sporo używałam swego czasu tą paletę. Tutaj oczywiście Kobo. Dalej mamy cienie od Maybelline. Paletka od Rimmel. Tutaj mam jeszcze paletkę od Lacombe. Wygląda tak, takie maleńkie cienie. Dalej, tutaj mam z Inglota małą paleteczkę z trzema cieniami. Dułup, paletka, Too Faced, Sugar Pop. Tutaj mam jeszcze od Collection paletę. I tutaj dwie paletki od Collection. Następnie tutaj mamy palety
Inglot. Cztery paletki z cieniami. Wszędzie tutaj mam powkładane, widzicie, cienie od Inglota. Takie, takie, no różne, naprawdę dużo tego jest. Tutaj mam paletkę, którą bardzo lubię, Wet n Wild. Dalej też mam palety od Inglota. Coś mi się skruszyło chyba. Też tutaj mam palety, jak widzicie, o, też z różnymi, kolorystycznie powkładane mam tutaj te cienie. Tutaj mam z kolei cztery paletki z Kreolan. Z różną też kolorystyką. Tutaj reszta to są palety ze Slicka. Wszystko to są palety Slick. Niektóre tutaj mam testerki, jak na przykład te dwa, widzicie, to są testery. Natomiast reszta, no to to są, o, jeszcze jedna. A reszta to są normalne paletki. Różne, przeróżne. Bardzo lubię palety ze Slicka, są naprawdę świetne jakościowo. Znaczy oczywiście nie wszystkie, ale większość z nich jest naprawdę bardzo fajna. No i jeszcze zostały nam tutaj takie maleńkie już paletki. Po pierwsze tutaj jest Collection. Dalej, tutaj mam wszystkie palety, niektóre to są właśnie testery z Revlonu. Tutaj i tutaj. Dalej paletka Models Own, bardzo też fajne kremowe cienie. Dalej tutaj Vivo, Inglot, Dior, My Secret, tutaj Lacombe, paletka wygląda tak. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Slicka, to jest taka inna, widzicie, edycja. Tutaj jest druga. I jeszcze co tutaj mamy? Bobbi Brown, taka paletka. I Smoky z Make Up For Ever. No i jeszcze zostały nam dwie dolne szuflady, gdzie mam rzeczy z AliExpress. I teraz tak, pierwsza szuflada. Ojej, też tego tutaj dużo jest, ale no dobra. Jeśli chodzi o cienie, to mam tak, Anastasia Beverly Hills. Robiłam Wam już recenzję tych palet. Dalej mam Huda Beauty. Te wszystkie w zasadzie już palety były zrecenzowane. Beauty Killer, Jeffree Star. Dalej Kat Von D, dwie paletki. Jeśli coś było bardzo kiepskie, to już się tego pozbyłam, więc raczej już tego tutaj nie mam. Tutaj mam Morphe, trzy palety. BH Cosmetics, kocham tą paletę. Dalej, tutaj mam palety wszystkie z AliExpress Zoewy, czyli 6 palet. Dalej mam jeszcze tutaj Too Faced, to jest jedna paleta, którą sobie zostawiłam z tych wszystkich, też Wam je recenzowałam, po prostu wszystkiego się już pozbyłam, zostawiłam tylko tą jedną, bo była najlepsza. Dalej, tutaj mam jeszcze cienie, których jeszcze nie recenzowałam, to są jakieś takie chińskie cienie. I co jeszcze? A, tu jeszcze mam właśnie podróbki Make Up For Ever Flash Palette, czyli takich powiedzmy kremowych cieni, o ile można to do cieni zaliczyć. No i tutaj jeszcze mam Kylie Jenner. No i to tyle, jeśli chodzi o cienie do oczu w tej szufladzie. Okej, no i ostatnia szuflada. W ostatniej szufladzie też mamy cienie. Widzicie, po prostu... Te szuflady już pękają w szwach. No dobra, przejdźmy tak po kolei. Manimua, Make Up Geek. Dalej tutaj mamy Juvia's Place. Tutaj Wam już robiłam recenzję tych palet. Oprócz tej, ta mi ostatnio przyszła. Tutaj mam jeszcze tą pierwszą. TZ Cosmetics, jedna z lepszych palet, którą kupiłam na AliExpress. Absolutnie kocham tą paletę i no mega. Nie wyobrażam sobie już życia bez niej. Too Faced we współpracy z Niki Tutorials. Dalej tutaj mam wszystko podróbki Morphe. Ta jest 35E, ta jest 35O. Następna 35F. TZ Cosmetics, tą paletkę ostatnio Wam robiłam recenzję. Tutaj jeszcze mam Smashbox paletę, też robiłam recenzję jej. Alfa, która wygląda tak. Lorac Mega Pro, Kathleen Lights, od Morphe paletka, Zoewa Spectrum dwie palety. Tutaj mam te tanie paletki, takie, wiecie, po 2 funty z Ali. Też robiłam ich recenzję. NARS,
Tarte paleta, która wygląda tak w środku. I jeszcze Kat Von D. Paletka w środku wygląda tak. Widzicie, tutaj jest taka folika, której nie da się ściągnąć. Przyszło mi niestety ze zbitym lusterkiem, ale na całe szczęście ten lusterko nie jest pokruszone, więc nie ma dramatu. Nie mogę jej znaleźć nigdzie teraz na Ali już niestety. No i jeszcze jedna paletka BH Cosmetics Pro Art. Też bardzo kolorowe, fajne cienie. No i to tyle. Dobra, posprzątam tylko, no i przechodzimy dalej. Jeszcze jedna rzecz, to jest ta tutaj ostatnia półka. I tutaj mam palety cieni, które sama sobie zrobiłam. Mam brokatowe cienie tutaj. To są wszystko cienie, które sama sobie zrobiłam. Podlinkuję Wam filmik. W kartach będziecie mogły sobie zobaczyć, jak zrobić takie cienie. Dalej tutaj mam cienie w kremie, które sobie poprzekładałam z opakowań, żeby po prostu mniej miejsca mi zajmowały. Więc wszystkie jakieś takie kolor tattoo, no, wszystkie przeróżne cienie w kremie. Oczywiście mam to podpisane, tak żebym wiedziała, co gdzie się znajduje. No właśnie, tak to wygląda. No i tutaj jeszcze paletka Flash Palette, powiedzmy też z takimi kremowymi właśnie cieniami od Make Up For Ever. To jest paletka uniwersalna do wszystkiego. Te produkty można używać jako eyelinerów, jako cieni, no naprawdę do malowania ciała, wszystko, do wszystkiego. No i tutaj jeszcze mam paletę Kreolan. To jest bardzo podobna rzecz właśnie jak ta od Make Up For Ever. Też widzicie kremowe, bardzo takie metaliczne, no różne, przeróżne. No i oczywiście jeszcze zostały nam pojedyncze cienie do oczu. W tej szufladzie tutaj, pierwszej od góry, mam pojedyncze cienie. No w większości pojedyncze, nie wszystkie są pojedyncze, ale o tym już za chwilkę. Tutaj mam wszystkie pojedyncze cienie L'Oreal. Bardzo fajne, bardzo lubię te cienie. Następnie tutaj mam jakieś testerki z Diora. To jest wszystko testery Dior. Tutaj mam jeszcze dwa, to są właśnie teraz te, co kupiłam w funciaku. Tutaj mam Colourpop. I to są cienie, które są z AliExpress, ale no niestety nie miałam na nie, na chwilę obecną nie mam na nie miejsca. Nie mam gdzie ich włożyć. No i trzymam je tutaj, ale muszę po prostu znaleźć jakieś inne miejsce, żeby włożyć je właśnie z wszystkimi rzeczami z AliExpress. Natomiast póki co właśnie mam je tutaj. Wszystkie cienie Colourpop. I tutaj jeszcze pod dołem. Następnie tutaj mam MAC i to jest to samo. To też są cienie z AliExpress, mineralne właśnie podróbki MAC-a. Też muszę znaleźć na nie miejsce. No, na chwilę obecną właśnie mam je tutaj, ale muszę coś z tym zrobić właśnie, żeby sobie je przełożyć. No. Widzicie różne kolory. Super cienie, naprawdę są mega. Też niestety nie mogę już ich znaleźć na AliExpress, a wielka szkoda, te świetne są. Tutaj jeszcze mam pojedynczy cień z Lacom. Bardzo ładny, taki srebrny, metaliczny, Stila. No i tutaj mam, to jest wprawdzie rozświetlacz, ale często używam go jako, często używam go jako cienia do oczu. Teraz tak, tutaj mam bazę pod cienie, tutaj mam w kremie Shiseido, cienie w kremie, dalej tutaj mam Colistar, tutaj mam jeszcze jakiś kolor tattoo, których nie przełożyłam sobie do palety, New Vidi, tutaj mam Bourjois, nie wiem jak my tam wejdziemy do końca, ale tu są paletki Bourjois i jeszcze jedna tutaj. Teraz tak, tutaj Paint Pot Soft Och z MAC-a, cudowny. Dalej tutaj mam w kremie Essence, bardzo fajny też cień kremowy. Tutaj jest L'Oreal, cienie od Barba Daily, też bardzo fajne pojedyncze cienie. Tutaj mam testerek z L'Oreal, tak samo tutaj. Tutaj mam cienie od Bobbi Brown. To są cienie, które wyglądają tak. No i tu jeszcze mam... To są tak naprawdę, to nie są cienie, to są bardziej brokaty do ciała, do oczu. No ja je po prostu trzymam. To jest firma Snazaro. Ja mam je tutaj razem z pojedynczymi cieniami. Teraz tak, tutaj mam pojedynczy cień od Burberry. Dalej tutaj mam Okus. Bardzo takie kolorowe, zobaczcie, jakie intensywne odcienie.
Tutaj mam też pojedyncze cienie Sensik. Bardzo też fajne, bardzo je lubię. Kobo. Tutaj też Kobo. My Secret, bardzo ładny też cień. A tutaj mam pojedyncze cienie z Lacombe. Tutu. Tutaj mam Vivid. Tutaj mam cienie pojedyncze też od Bourjois. No i tutaj jeszcze też Bourjois. Tutaj mam Clarins. Tutaj też jeszcze Clarins, pojedynczy cień. Co my tu jeszcze mamy? Rimmel. No i Bourjois. I to jest wszystko. Tak to wygląda. Teraz muszę posprzątać, no i jeszcze idziemy dalej. No i na koniec zostały nam te dwa pudła. W jednym mam rzeczy z Ali, w drugim mam rzeczy normalne. W tym mam rzeczy z Ali. I tutaj mam pojedyncze też cienie do oczu, podróbki z Maka. Tutaj mam Kylie, taki cień w kremie, jakieś właśnie pyłki, brokaty, pigmenty. Tu są pigmenty właśnie, Mac, podróbki. Też Wam robiłam chyba recenzję już ich, tak. Też Wam już chyba robiłam recenzję, tak, tak, robiłam. Cienie w kremie. Tutaj też jakieś alfa, takie pyłki. Tutaj jeszcze mam pojedyncze cienie Ubu. Jeszcze nie robiłam Wam recenzji tych cieni. No i tak to właśnie wygląda. No i właśnie przede wszystkim dużo pyłków, dużo brokatu, jakichś takich, wiecie, głupotek, które nieraz gdzieś tam wykorzystuję w makijażu. No i tak to wygląda. I teraz ostatnie pudełko. Tutaj mam z kolei normalne, oryginalne rzeczy. Nie ma tutaj żadnych podróbek. No i tutaj już jest trochę większy bałagan, bo bardzo często tutaj grzebię i próbuję coś, wiecie, znaleźć do makijażu. Glitter Injections. Tutaj są właśnie brokaty przede wszystkim. Boże, tutaj jest wszystko. Brokaty Donegal, świetne. Tutaj mam wieżyczkę Glazelle. Glitter Injections. Tutaj mam bardzo dużo pyłków brokatu od Bariem, tylko część mam poprzesypywane do takich normalnych, wiecie, słoiczków. Tutaj mam oczywiście Duraline. Co tutaj jeszcze jest? Właśnie odsypki. Tutaj mam odsypki też właśnie Glazelle. Bardzo lubię. No i tutaj jeszcze mam odsypki prawdziwych pigmentów z Maka. Po prostu nie mam całych, ale mam tylko, widzicie, odsypki. Tutaj jeszcze Nouba. No naprawdę sporo tutaj tego wszystkiego. Muszę tu zrobić porządek, ale co robię porządek, to za chwilę mi się robi tutaj bałagan. Barry M, My Secret. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że tutaj jest taki miszmasz. No i tak, tak to właśnie wygląda. Chyba pokazałam Wam wszystko, całą moją kolekcję. No i to tyle, a może aż tyle. Mam nadzieję, że jakoś przez to przebrnęłyście i że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, no to proszę o kciuk w górę. Piszcie też proszę w komentarzach na dole o swoich ulubionych cieniach do oczu. Bardzo jestem ich ciekawa. No i oczywiście, jeśli chciałybyście zobaczyć makijaż z jakąś z tych palet, nie wiem, z jakimiś cieniami, no to dajcie znać. Może jakiś właśnie makijaż czy swatche danej palety. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej filmików z tej serii, no to też piszcie w komentarzach na dole, co tym razem powinno się pojawić, jaką szufladę powinnam dla Was otworzyć i Wam zademonstrować. A póki co żegnam się z Wami, ściskam Was bardzo mocno, wszystkich i każdego z osobna i do zobaczenia niebawem. Pa.